Siemano, witajcie, ja jestem Jakubek, mam nadzieję, że kolejny odcinek na moim kanale wam się spodoba, a jest on z Euro Truck Simulatora 2. I po co mi jest to coś tutaj małe. Jest to po to, że mam tutaj drugą kamerkę, to i zaraz możecie to zobaczyć, tutaj, no. I z tej kamerki będę pokazywać to, co się dzieje tutaj przy kierownicy, bo będę grał na kierownicy głównie. I tutaj jest klawiatura obok, no cały mój zestaw, na którym nagrywam, monitor. I po prostu myślę, że takie coś, pokazanie czegoś takiego z mojej perspektywy będzie bardzo fajne. Więc ja tutaj wybiorę sobie jakąś jazdę. I z Poznania do Berlina. A może coś w Polsce, ja chciałem jakąś jazdę w Polsce. Dobra, przyjąłem zlecenie i tutaj już się gra ładuje i za chwilkę będziemy. Jak widzicie, kierownica tutaj bardzo ładnie działa, jest bardzo ładnie zsynchronizowana. No collision, dobra. I to jest przede wszystkim wersja multiplayer. I jestem na serwerze, gdzie jest 1600 osób. Wiecie, jakie to jest naprawdę strasznie fajne, gdy... Zapalę samochód już. Oczywiście tutaj pasy zapięte, wszystko ok. Wiecie, jakie to jest fajne uczucie, jak mijamy tyle osób po drodze? No. Dobra, mam nadzieję, że już wszystko będzie działało. Jadę już 40 na godzinę, więc jest już spoko. Nie wiem, jakie są to ograniczenia. Troszeczkę nie będę jeździł tutaj z przepisami. Bo trzeba jak najszybciej jechać chyba z Wrocławia. Jedziemy z Wrocławia, którym to się zmieniało? F5? A nie? F4. Czy to jest Wrocław? Nie wiem, czy to jest Wrocław. Chyba z Wrocławia jedziemy, no ale dobra. Zrobię sobie tak mapę. I musimy brnąć do tego Poznania w końcu. W sumie fajnie by było to nagrywać na YouTube'a, bo gierka spoko. Mega mi się jeździ, nawet na kierownicy. No ale... Za długo te odcinki trwały, bo jeden taki przejazd, nie wiem ile ten odcinek w ogóle wyjdzie, chociaż i tak go jakoś tam pokroję, poprzecinam, żeby to jakoś dało się fajnie oglądać. Jadę tutaj 70-80 na godzinę i muszę tutaj troszeczkę zwolnić, ale musimy jak najszybciej próć, ale żeby się tego nie wywalić. O, i tutaj już za szybko. Oczywiście kierunkowskazy, wszystko mi tutaj działa, zjeżdżam za bardzo. I jesteśmy chyba właśnie we Wrocławiu. Tak, tam był znak stop, ale tu nikt nie jedzie, tak? Dobra. Na razie spoko się jedzie. Mamy jeszcze ile kilometrów? 200 prawie kilometrów. I będziemy mogli o czymś pogadać. A ja kierownica obsługuje coś takiego, że ona się tryka. Ona tryka tak jakby. Gdy włączymy silnik, to ona tryka. A jak jedziemy, zmieniamy biegi, to ona też jakoś tak się dopasowuje do tego wszystkiego i są lepsze odczucia, ale teraz nie mogę tego włączyć, nie mogę podłączyć się do zasilania, ponieważ by było dość słabo, gdyby mój mikrofon wszystkie te rygania zbierał. On naprawdę to... O, jak to siedzie. No i skręcił, no. Już przyszykowałem, żeby trąbić. Ja tutaj bardzo szybko, chociaż tak nie powinienem, bo jadę 90, chociaż nie wiem ile tu jest. Nawet nie patrzyłem przed chwilą na znaki, ale jak się nie wrócę, to chyba jest ważne. O wiele lepiej się naprawdę z tym tryganiem kierownicy jeździ, bo wtedy jest nie dość realistycznie, to jeszcze gra się tak szybko nie znudzi. Jak na przykład teraz, bo teraz jak mi nie tryga ta kierownica, to tak jakoś słabo się jedzie. Nie będziemy patrzeć raczej na światła, bo nie chce mi się po prostu. A ten odcinek być... O! Nawet zielony jest, no jak miło się stało. Ogólnie to nie jest jakieś tam wartościowe... wartościowy przewóz, tutaj możemy zatrąbić. Trąbi? Halo, ziomek, co jest? Nie wiem, niektórzy ludzie po prostu nie lubią trąbić. Tutaj ja raczej sobie pojadę prosto, bo nie chcę się tam kręcić po mieście. Dobra, nikt nie patrzy, przejeżdżamy na czerwonym. Dostanę wykroczenie? Nie dostałem wykroczenia, nie wiem, czy tu można dostać wykroczenie, czy nie można. Na multi. Dobra, jeżdżamy sobie na rondo. Nikogo to oczywiście nie ma. Ogólnie, ostatnio wiem, że mało osób widzę na tych serwerach, a tak to dwa serwery europejskie były zawsze zapomnione. Na jedynce było 2500 osób i na dwójce praktycznie też. Nie można było normalnie pograć na serwerze, ponieważ było tak dużo ludzi, że to jest po prostu nie do pomyślenia. Oczywiście nie bójcie się, nie będę tu jechał 2 godzin aż, ponieważ bo ta gra była beznadziejna, gdyby tu był jakiś realny czas. No ale to oczywiście teraz już mam 130 km, czyli jest mój mikrofon, nic kurde nie widzę.
130 km, dopiero było 188 bodajże. I szybko to po prostu leci, bo wybrałem jakąś krótką trasę. I jak na razie bardzo przyjemnie się tutaj jedzie. Może, żeby urozmaicić ten odcinek, to pojedziemy sobie na stację, zatankujemy, bo mam troszeczkę poniżej połowy zatankowanego paliwa. Więc ja tutaj skręcam sobie na tą stację, troszeczkę trzeba zwolnić. Mam nadzieję, że się tu w nic nie wwalę. O, i będziemy tankować. Tutaj to aż przyjemność jest stanąć tankować na koszt firmy. Ogólnie mamy już 60 tysięcy, ale to za chwilę powiem, jak zatankujemy. O, enter przecież. Tankujemy. Wow, 27, o, już to euro. O, 200 euro. Mniej zarobień mi się zatankuje. Ciii. Panie. Dobra, mrygniemy mu tutaj. Czemu ja zgasiłem? Dobra, wjeżdżamy. Sorry ziomek, ale zgasiłem. O! Oczywiście patrzyłem w lusterka, nie to żeby coś, że ja tak wjeżdżam na drogę. I zostało praktycznie 100 km. Więc jedziemy sobie dalej. Oczywiście też mam już 64 496 euro i zbieram na jakąś tam ciężarówkę, która jest za 96 tysięcy. Po prostu będę mógł sobie też jeździć nie dość, że szybciej, to jeszcze bez tej naczepy, czy tam przyczepy. I po prostu będzie też milej tak po prostu przejechać się, pozwiedzać, bez robienia jakichś tam tras przejeżdżania z tymi ładunkami. Po prostu biorę sobie sam pojazd i jadę. Szczerze to nie mogę się doczekać, jak wyjdzie trójka tej gry, żeby ta grafika była lepsza, bo ta grafika nie zaskakuje zbyt mocno swoją pięknością, szczególnie tych pobocznych terenów, no ale to jest gra do jeżdżenia, więc moim zdaniem też powinny być jakieś te ładne widoki po bokach, a najwyżej jak ktoś ma słabszy komputer, to mógłby sobie je wyłączyć. Ale jakość tego co jest w środku tej ciężarówki, to jest chyba na dobrym poziomie. Chyba tam dogonię niedługo tego ziomka, który jest przede mną, który przedtem mnie wymieniał. Mam nadzieję, że tu nie wywalę. Nie wywaliłem się. Myślę, że kiedyś grałem też tak trochę w tego Euro Trucka 2 na singlu, bo grałem... No kiedyś grałem sobie na singlu. I powiem, że dość szybko mi się tu znudziło, a jak się gra z innymi graczami, to jest w ogóle... kompletnie co innego. Jest taka jedna wada, że to nie ma takich samochodów jak są w singlu, że po prostu jest jakaś tam sztuczna inteligencja i oni sobie jeszcze. Nie można tego dodać do tej gry, do multi, ponieważ te samochody nie miałyby się zachowywać, gdyby na trasie była więcej niż jedna ciężarówka, taka jak ja, którą ja jadę. I po prostu by były jakieś tam sztuczki, a to nie jest tak łatwo zrobić, ponieważ to... No pewnie dość dużo czasu by pochłonęło i trzeba by znowu jakoś tak programować, żeby, nie wiem, nową inteligencję im nadać do wielu tych pojazdów. Dzień dobry, proszę pana. O nie, to ruski jest. Nie, ty i ja, co wam to trąbienie? Takie trąbanie, co? Zapomniał ziomek zgasić silnika. A ja sobie jadę. Mówiłem, że go wyświetlę. Mówiłem, więc ale bez zabawy, jedziemy do celu. I w końcu wita nas już Poznań. Dojechaliśmy praktycznie do celu. A oczywiście tutaj nikt nie jedzie, więc można się tutaj włączyć do ruchu. O, dobra. Poznań. Właśnie wjechaliśmy do Poznania. I zaraz dostałem tu przyczepę, co jest jednak dość... nie za łatwą czynnością i będziemy kończyć ten odcinek. A właśnie, tutaj też gra bardzo dużo Polaków. Leci ktoś na Gdańsk. No niestety, ja nie mogę chyba do Gdańska pojechać. Tu nie ma czerwonego światła jak coś. Tu jest zielone jak zawsze. Ja już nie będę czekał. I patrzcie, nawet nie dostałem mandatu. Mogę tutaj wjechać? Chyba mogę. O! Proszę pana, proszę odejść stąd. Teraz ja tutaj wjeżdżam. I to oczywiście jest strefa bez kolizji. Czyli jest dość łatwo, że tak powiem. O, NTT? T. Koniec. Ile zarobiłem? Spóźnienie?
I to są właśnie takie złe uroki tej gry. Czas 10 tysięcy godzin, więc jeszcze multiplayer nie jest dopracowany. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, nawet że się troszeczkę spóźniłem. Zapraszam do innych odcinków. Mam nadzieję, że ta kamerka tutaj z tyłu, telefon w sumie, się podobało. Dziękuję, no i pa, pa, cześć.